Good afternoon, ladies and gentlemen. Wielun, this town located in western part of Łódź region in Poland, was the first victim of the Second World War. The 1st of September 1939, 4:40 morning, Wielun was attacked and bombarded by German Luftwaffe. 1,200 people were killed. 70% of houses were destroyed or damaged. All victims were civilian. That is, Wielun was not military target. Among victims were over 80 people who died in the hospital. And Wielun was the first, but later was other city in whole Europe. Wielun shows the true pictures of the Second World War, which was not only military battle, but first of all, huge suffering of millions and millions civilian, innocent civilian people. Later was Warsaw, later was Rotterdam, Coventry, Belgrade, Smolensk, finally German cities like Dresden, Frankfurt, Berlin. It was the forecast, the tragedy which met 6 years later, Hiroshima and Nagasaki. Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome all of you. First of all, I'd like to welcome Mr. Professor Jerzy Buzek, President of the European Parliament. Well, thank you very much. Well, as a matter of fact, there's not many things to add, because my colleague Wojciechowski said almost everything that is necessary, together with all the names which are present between us. So you are very, very well prepared for this meeting, because it's a very important meeting from some points of view. So, dear excellences, colleagues from the European Parliament, it was just 5 minutes before the Polish garrison in Gdańsk was attacked on the 1st September 1939, last century, that Wielun, the city in South Poland, was bombed. And all the results of the bombing was explained in detail to you by my colleague Wojciechowski. And as a matter of fact, Szanowni Państwo, oprócz słowa pana Wojciechowskiego pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Szanowni Państwo, Wielun to małe miasteczko na zachód od Łodzi, w regionie łódzkim, które po raz pierwszy padło ofiarą tragicznych wydarzeń II wojny światowej. 1 września 1939 roku o godzinie 4:40 Wielun został zbombardowany przez samoloty Luftwaffe. Zginęło wówczas 1200 osób, 70% wszystkich budynków w mieście zostało całkowicie zniszczone. Wśród ofiar cywilnych było również 80 pracowników lokalnego szpitala. Wielun był zatem pierwszym miastem, które ucierpiało w tej wojnie, zaraz po nim ucierpiała cała Europa. Wielun nie pokazuje naprawdę, co stało się wówczas. Prawdziwy obraz II wojny światowej, ten obraz to przede wszystkim cierpienie milionów obywateli. Zaraz po Wieluniu ten sam los dotknął Warszawę, Rotterdam, Coventry, Belgrad, Smoleńsk, potem miasta niemieckie, Drezno, Frankfurt, Berlin. Był to przedsmak tego, co stanie się później w Hiroshimie i Nagasaki. Szanowny panie przewodniczący, panie posłanki, panowie posłowie, panowie ambasadorowie, drodzy zebrani na dzisiejszym spotkaniu. Przede wszystkim chcę wyraźnie podkreślić, iż spotkał nas ogromny zaszczyt. Nas tutaj zgromadzonych Wielunian i tych, którzy teraz mieszkają
Wieluniu odległym o ponad 1000 kilometrów od Brukseli. To wielki zaszczyt, iż tutaj właśnie, w Brukseli, w sercu stolicy jednoczącej się Europy, mamy okazję zaprezentować tragiczne dzieje naszego miasta Wielunia, które są częścią dziejów naszego narodu, naszego państwa, całej Europy. Serdecznie za wszystko dziękujemy w imieniu całej delegacji, w imieniu całego społeczeństwa ziemi wieluńskiej i serdecznie zapraszam pana przewodniczącego, pana posła i wszystkich państwa do naszego pięknego i gościnnego miasta Wielunia. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, to dzięki pani, pana Janusza na zaproszenie. Jesteśmy tutaj w Parlamencie Europejskim. W ich imieniu naocznych świadków, żyjących naocznych świadków. Chciałem kilka słów przekazać tutaj obecnym i tym wszystkim, którzy tutaj są nieobecni. To, co myśmy usłyszeli, zobaczyli w dniu 1 września 1939 roku o godzinie 4:40, zaczęło się piekło na ziemi. Ja miałem wówczas 13 lat i 8 miesięcy. Pamiętam to tak, gdyby to się działo wczoraj. Ale tak zapamiętałem, będę mówił tak długo, jak mi pozwoli stan zdrowia, żeby to się... Uczyńmy wszystko, co jest możliwe, żeby to się nigdy więcej w życiu nie powtórzyło. 70 lat, a my wciąż pamiętamy krzyki rannych, wzywania o pomoc, a tej pomocy nie było, bo szpital jako pierwszy został zbombardowany. Jak można i kto miał udzielić tej pierwszej pomocy? To był tragizm ludzki. I dlatego więcej na ten temat nie będę mówił, bo po prostu rozumiemy się dlaczego. Ale powiem tylko jedno. Róbmy wszystko, co jest w naszej mocy. Że świat jest tak piękny, mamy to jedno słońce, które nam przyświeca. Żeby już więcej nie mogli ludzie w tej sytuacji wzywać pomocy, której i tak nie utrzymali. Dlatego serdecznie proszę, panie profesorze, o uczynienie wszystkiego. Jako przewodniczącego parlamentu, jako rodaka, Polaka ziemi, znaczy nie tylko ziemi, o ziemi wieluńską chodzi. Chodzi o to, że żeby cały świat, cała Europa żyła w spokoju. Ja już to, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Wykluczały to wszystkie kontynenty, co chciały. Dlatego serdecznie jeszcze raz proszę i tu mam wszystkich za świadków, że to powiedziałem. I proszę przyjąć te skromne fotografie tablicy pamięci żyjących świadków, a jednych tutaj 55. I w ich imieniu kto przemawia. A tutaj jest krótki film, który myśmy to z naszym udziałem został nagrany. I proszę, wielu 13 cen. I panie profesorze, serdecznie dziękujemy
że możemy, cieszymy się, że możemy nie tylko oglądać piękne miasta, jak jest Bruksela, ale wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Dziękuję.